Już rozmowy, jakie prowadzimy do tej pory i pisma wskazywały na to, że utwardzono nam teren i polepszono nam życie, czyli to jest utwardzony pieszy szlak. No widzicie Państwo, że są wyjechane kolejne, że tutaj poruszają się tylko i wyłącznie samochody. Nawet nie ma mowy o fuszerce. Uważam, że w tym momencie należałoby położyć piękny chodnik i jeszcze przepraszać mieszkańców za całe to zamieszanie. Jest to samowola przez duże S, wręcz nawet powiedziałabym, że jest to chyba przestępstwo ze strony niektórych urzędników, gdyż nie ma dokumentu, który by potwierdzał, nie ma zapytania o koszty wysypania tego czegoś, a jednak ktoś poniósł koszty. Był tu ciężki sprzęt, pan pracował co najmniej kilka godzin, wysypano tutaj myślę, że parę ton tego tłucznia i proszę sobie wyobrazić, że nie ma śladu. Gdyby była taka ścieżka w kamyczkach zrobiona, żeby tylko przejść do szkoły, żeby było przejście zrobione i to było idealne. Na pewno jakieś fundusze są, żeby zrobić chociaż kawałek drogi rowerowej, ale nie na samochodzie. Jest z tamtej strony podjazd do bloku 5A. Uważam, że na te trzy bloki, które tu są, to jest wystarczająco. Poziom namiętności jest dla mnie trudny do zrozumienia. Ja odpowiadam na zapotrzebowanie mieszkańców. Na etapie realizacji inwestycji to mieszkańcy ulicy Sosnowej, bloku numer 7 i 5, oczywiście nieoficjalnie, bo w trakcie rozmów na terenie budowy zwrócili się o umożliwienie dojazdu, który wcześniej tam podobno był, czyli pozostawienie możliwości dojazdu do nowo organizowanej drogi bocznicowej i to ich oczekiwanie zostało spełnione. To jest teren gminny i szczerze powiedziawszy nie przewidujemy tam żadnej drogi, a umożliwienie dojazdu dla tych, co chcą tam wyjeżdżać, jest chyba obowiązkiem burmistrza.